Cześć moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie po dość długiej nieobecności z naszym Poł. Ja i ziemniaczek Poł się witam z wami, moi kochani. No i dzisiaj będziemy sobie znowu was odwiedzać, znowu kolejne Poł będę pokazywał. Zobaczymy na kogo tym razem przyjdzie kolej. Ja z tej strony zapraszam was do łapkowania w górę, dajcie łapkę w górę pod filmikiem, moi kochani. No i zapraszam was do nowego sklepu, mojego sklepu sklep.brodkids.tv. Zapraszam was tam bardzo serdecznie, rejestrujcie się. No i zobaczymy, tam pełno Lego jest, moi drodzy, pełno Lego, moi kochani. No i co, lecimy w takim razie odwiedzać wasz pierwszy komentarz. Robert Brod, nagraj Roblox, fajna gra, można sobie pograć na pizzerii. Ja już grałem, słuchaj, w Robloxa, popatrzcie, zaraz to wam pokażę. Ctrl F, Roblox. Ej, no przecież był tu Roblox, gdzieś tutaj ja już grałem w Robloxa. Także, moi kochani, Roblox tutaj. Już widzisz, nagrałem jeden odcinek i właśnie gierka w pizzerii była z Robloxem. Pozdrawiam. Bartek Brod, odwiedzisz mojego Poł, nazywa się Bartek07. Jak najbardziej, moi drodzy przyjaciele, wejdźmy sobie. Jak widzicie, mam 2597 likersów, już 218 osób odwiedziłem. Czas na kolejne tym razem. Odwiedzamy Bartka. Barteke07. Mam nadzieję, że dobrze wszystko wpisałem, że wszystko działa. O, jest pan Barteke. Bartek dał mi też lajka, ja też mu daję, mamy już pełną gwiazdkę. Dzięki Bartku. Widzę, że dopiero zaczynasz, oczywiście wpisuję. O, popatrzcie, będę pierwszym, który się wpisał u Bartka, fajnie. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco. Okej, podlejemy ci kwiatuszki. Proszę bardzo. No i co, mamy plac zabaw, czyli jak zwykle ponton. Szybcio, jest. Okej, no i piłeczka, brameczka jest też. Wejdźmy sobie do domku. Widzę, że Barteke, pół Bartka dopiero jest tutaj taki malusi, dopiero zaczyna trzeci poziom, więc na razie nie ma tapet, ale ja ci Bartku życzę powodzenia w opiekowaniu się Poł. No i co, dziękuję, że mogłem cię odwiedzić, zatem zlecimy do kolejnej osoby. Maciej, Brod, olewasz mnie czy co? No dobra, może masz dużo tych Poł do odwiedzenia, no ale ja ci piszę pod każdym Poł, odwiedź, a ty nie odwiedzasz. Brod, proszę cię, odwiedź mnie, Nick Rezio Gaming. Jak widzisz, już tym razem trafiła kolej na ciebie, a to dlatego, że no po prostu wyświetla mi się twój komentarz jako trzeci, więc dzięki temu mogę cię teraz odwiedzić. No widzicie, Maciej jest dobrym przykładem tego, żeby pisać do skutku, bo w końcu was odwiedzę. Także Maciek jest, mam nadzieję, że twój Poł, odwiedzę twojego Poł i że jest on. O, proszę, daję ci łapeczkę w górę, gwiazdeczkę, mam nadzieję, że też polajkujesz mojego Poł. No i co, wpisuję się do księgi gości, jak zwykle masz 11 poziom, za chwilę 12. Fajnie ma zielone oczka twój Poł, ciekawe, można to jakoś ustawić? Ciekawe. Oczywiście piłka do... piłkadło, jak tutaj widzicie, ja zbieram tutaj, oj, nie trafiłem. Słaby wynik, prawda? Zatrzymaliśmy się na... Boże, co ja tu robię? O, w końcu się udało, moi kochani. No i dobrze, lecimy dalej. No, słuchajcie, otworzyłem ten sklep. Wiem, że dużo osób na to czekało. O, fajna tapeta, taka kuchenna, pasuje do kuchni. Super, pokój gier też bardzo fajna tapeta, sypialnia, więc widzę, że Rezio tutaj już ma parę tapet. Bardzo się cieszę z tego powodu. To jest coś fajnego, że możecie, słuchajcie, takie te tapety tu umieszczać. Oj, znikła mi gra. No dziękuję, że mogłem cię odwiedzić. No i widzisz, nie gniewaj się na mnie, bo trzeba być tylko cierpliwym, Maćku, no i w końcu cię odwiedziłem. Teodor, Brod, pokaż widzom mojego Poł, nazywa się Justin1330. Oczywiście, że to zrobię. Fajny masz awatar w ogóle, Teodorze. Taki, to jest z tych wiewiórek, prawda? A Robert też ma Huskiego, ja uwielbiam Huskie. Robert właśnie, Robert, czyli ta osoba, która mówiła o tym Robloxie na początku, to właśnie on ma Huskiego. Fajny awatar, naprawdę. Ja mam dwa psy rasy Husky, więc... tym bardziej lubię te psy. Ok, wpiszmy to. Tego Justina.
Wow! O, jest łapka z mojej strony. Patrzcie, mamy całą gwiazdeczkę. Zaraz się wpiszę do księgi gości. Proszę bardzo. Wow, masz 255. Wow, 255. Wow, niezły poziom. No normalnie wow. Fajnie twój poł wygląda. Jesteś w takiej krainie tutaj cukierkowej. Fajnego kotka masz. No jestem zachwycony, naprawdę. O, kibicujesz też Barcelonie. Barcelona chyba gra jutro z Bayernem Leverkusen, nie? Na wyjeździe, tak mi się wydaje. Dobra, jest ponton. Super, no ja jestem zachwycony. Deskorolka, karota, fajnie, akurat się święta zbliżają, to akurat pasuje, nie? Zobaczymy tutaj. Kuchenna tapeta, super. Łazienka, o, tej tapety jeszcze nie widziałem, ale bardzo pasuje do łazienki, musicie to przyznać, moi drodzy. Pokój gier, sypialnia, fajna tapeta. No i studio, no i tak wygląda poł Justina, bardzo rozwinięty, bardzo, wow, no super, poziom 255 to jest coś niesamowitego. Cieszę się niezmiernie, no i co, dziękuję bardzo serdecznie Teodorze, że mogłem odwiedzić twojego poł. No i tak jak mówię, zapraszam was do swojego sklepu internetowego, teraz są święta, więc warto zrobić prezenty. Marta, mój poł nazywa się Mati CB, FC Bnej, Barcelona Neymar. To poł mojego syna. Okej, okay, nie ma sprawy. Bardzo pozdrawiam. Jesteś zapewne mamą albo tatą. Jejku, mamą zapewne, sądząc po niku. Pozdrawiam bardzo serdecznie ciebie i synka. Także już śpieszę z odwiedzaniem. Po nazwie Mati FC. Mam nadzieję, że poprawnie to wpiszę wszystko. Widzę, że synek kibicuje Barcelonie i lubi Neymara, bo to zawodnik, napastnik skrzydłowy w sumie, napastnik z Barcelony. O, widzę, że tu mamy lajka, ja też daję, mamy całą gwiazdeczkę. Teraz się wpisuję oczywiście do księgi gości, mam nadzieję, że tutaj zauważycie to. Level 40 i za niedługo, no jeszcze troszkę do 41 brakuje, ale i tak bardzo fajnie poł wygląda, naprawdę. To chyba piłkarz, bo siódemka, jakiś sportowiec na pewno, bo koszulka taka z 7. 7 to numer chyba Cristiano Ronaldo, tak mi się wydaje. Ciekawe, Neymar jaki ma numer na koszulce, już nie pamiętam. Tutaj czapeczka z daszkiem, fajnie, jest chomiczek z okularami, ogród, mamy plac zabaw, tutaj pontonik, oczywiście się pobawimy. Piłka FC Barcelona, czyli to potwierdza moje przypuszczenia, że synek kibicuje Barcelonie. To fajnie, bo to też mój jeden z ulubionych, no w sumie mój ulubiony zespół, jakby nie było. Jest samochodzik, deskorolka, to wejdziemy sobie teraz do domku. Kuchnia, bardzo fajnie, fajna tapeta, mi się ta... Idealnie takie tapety pasują do kuchni, bo tak jak już wielokrotnie wspominałem, ona mi się kojarzy z obrusem kuchennym, moja babcia taki ma, zawsze miała, odkąd pamiętam, więc to mi się z tym kojarzy. Łazienka też, takie kafelki, tak, płytki typowo łazienkowe, laboratorium, pokój gier, sypialnia bardzo fajna, strasznie mi się podoba tapeta. No i studio, moi kochani, dziękuję bardzo serdecznie, no fajnie, że mogłem was odwiedzić, pozdrawiam mamę i synka bardzo serdecznie. Przejdźmy teraz do kolejnej osoby. Zobaczmy, kogo ja tym razem odwiedzę. Wyszukajmy po nazwie. Jest to Raszej. Tak się nick nazywa. Mój drugi poł to pan Krab. No dobrze. Pan Krab. Tylko pamiętajcie, słuchajcie, moi drodzy, takie, bo niektórzy, pamiętam, że jakaś osoba zmieniła nick na YouTubie. Pamiętajcie, słuchajcie, że ja nie będę wyświetlał ników, które są jakieś obraźliwe, wulgarne i tak dalej, i tak dalej. No okej, okay, dobra. Jest łap, też całą gwiazdeczkę mamy. Całą gwiazdeczkę mamy. Super, wpisujemy się do księgi gości, witaj. Oczywiście jak najbardziej, 26 poziom, fajnie pan Krab wygląda, ale cieszę się, że zawsze mamy tą gwiazdkę, to znaczy, że wy lubicie mojego poła, ja lubię waszego, to jest super oznaka. Mamy zwierzaczki, mamy ogrodzik, więc nieźle, moi kochani, fajnie to wygląda. Plac zabaw, jak zwykle się pobawimy tutaj na pontonie, piłka, co to jest, kokosik jakiś? Ciekawe, okej, okay, ale trafiliśmy bramkę, jak widzicie. Mamy tutaj deskorolkę i samochód. Wejdźmy do środka. Okej. Okay.
Biała tapeta, fajnie to wygląda. Jeszcze nie widziałem czegoś takiego, nieźle. Naprawdę, bardzo fajnie to wygląda. Dobrze, mamy łazienkę. I co my tu mamy dalej? Laboratorium, pokój gier, sypialnia, fajna tapetka. No i tyle, jeżeli chodzi o pana Kraba, moi kochani. Dziękuję bardzo serdecznie, Raszej, i pozdrawiam. No i co, moi drodzy? Ja proszę was o to, abyście zajrzeli do mojego sklepu, tam u góry, zostawili łapkę w górę. No i co, piszcie wasze niki w poll, chętnie was znowu odwiedzę. Trzymajcie się i do zobaczenia, moi kochani. Cześć, trzymajcie się.